Poczucie humoru faceta, tak. Musi mieć poczucie humoru, ale to musi być takie poczucie humoru, żebyśmy nadawali na tej samej fali, no bo jeśli on będzie miał poczucie humoru i będzie rzucał jakimiś grypsami, które nie będą dla mnie śmieszne, no to w ogóle to nie ma sensu. Strefa bąków. No tak, jest żarcik. Nie na moim może poziomie, ale jest. Kredens, widać, że mieszkanie takie rodzinne raczej bym powiedział. Po kimś albo z kimś mieszka, z mamą albo z kimś, no bo jest to taki, nie sądzę, że młoda osoba inwestuje w meblościankę, no. Mieszkam w Warszawie ze współlokatorką. Do współlokatorów też jakoś szczęścia nie miałam, współlokatorek. Tak średnio co 3 miesiące się zmieniają. Chyba coś ukrywa albo na pewno z kimś mieszka, gdyż ma zamek w drzwiach. Ja kryję bogate wnętrze, tylko trzeba się przedrzeć przez te krzaki, moczary i inne bagna. Moje uda czynią cuda. Mamańczki, na których jest napisane moje uda czynią cuda. Zobaczymy, co to będą za cuda. Pracuję w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Dodatkowo w wolnych chwilach jako animator czasu wolnego. O zawsze moim marzeniem było pracować w policji albo w wojsku. No i wylądowałam w przedszkolu. Tam dyscyplina też musi być.